Dobry wieczór Państwu. Przed nami kolejna już odsłona, 18. Suzuki Boxing Night. Projekt, który urodził się w głowie prezesa Polskiego Związku, pana Grzegorza Nowaczka, został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego i uzyskał wielkie wsparcie partnera strategicznego Polskiego Związku Bokserskiego, a mowa oczywiście o Suzuki Motor Poland z panem prezesem Piotrem Dulnikiem. Panie i panowie, jutro, 21 października, w tym pięknym obiekcie w dolnośląskiej Oleśnicy oglądać będziemy mecze Polska-Węgry. Zanim ta oficjalna ceremonia ważenia, czas na konferencję, jak to zwykle, przed Suzuki Boxing Night. Moimi gośćmi podczas tej konferencji są prezes Polskiego Związku Bokserskiego, pan Grzegorz Nowaczek, burmistrz miasta Oleśnica, pan Jan Brąś, a także wicestarosta powiatu oleśnickiego, pan Stanisław Stępień i człowiek, którego benefis 30-lecia zdobycia medalu olimpijskiego, człowiek, który jest oleśniczaninem i trenerem kadry narodowej seniorów, Wojciech Bartnik. Wielkie brawa oczywiście. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w Oleśnicy jakiś czas temu, podczas pierwszej konferencji. Wtedy te przygotowania szły bardzo, bardzo szybko. Dzisiaj wiemy, że mamy na Mistrzostwach Europy Seniorek w Budwie 3 półfinały, a więc najmniej 3 brązowe medale. Apetyty oczywiście są na więcej, ale jutro w Oleśnicy wielkie sportowe wydarzenie i ten obiekt przy ulicy Kochanowskiego 2 jest już na to przygotowywany. Panie prezesie, pytam prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, spotykamy się w Oleśnicy kolejny raz. Był pan prezes na pierwszej konferencji. Jak widać, ta współpraca z Oleśnicą kwitnie, rozwija się, a jutro zwieńczenie tego wszystkiego, do czego szykowaliśmy się tak długo. Dzień dobry Państwu. Oczywiście w Oleśnicy czuję się już jak w domu, także już ostatnio bardzo często jestem. Myślę, że jutro zapowiada się bardzo ciekawa gala, pod względem, przede wszystkim pod względem sportowym, ponieważ przyjechała bardzo mocna kadra Węgier. Nasi chłopcy tutaj pod egidą tutaj pana Wojciecha Bartnika też mocno trenowali w Cetniewie. Myślę, że są bardzo dobrze przygotowani, że będzie super widowisko, ale też będzie gratka dla kibiców, jeżeli chodzi o gości, którzy będą tutaj u nas na hali. Jest z nami właśnie, siedzi tutaj po mojej prawej stronie mistrz olimpijski z Tokio, pan Marian Kasprzyk, którego serdecznie witam, panie Marianie. Wielkie brawa. No cóż można więcej powiedzieć. Bardzo się cieszę i dziękuję panu burmistrzowi, panu staroście, że od razu tak szybko podjęli rękawice i podpisaliśmy umowę. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że to nie będzie pierwsza impreza w Oleśnicy, także jednocześnie oczywiście to będzie benefis pana Wojciecha Bartnika, 30-lecie zdobycia medalu olimpijskiego, więc będziemy też świętować. Także życzę wszystkim miłego oglądania. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego, Grzegorz Nowaczek. Szanowni Państwo, zapytam teraz pana burmistrza, pana Jana Brąś. Panie burmistrzu, ta sala już miała widowiska bokserskie organizowane, ale chyba na taką skalę i to, co widzimy tutaj dzisiaj przy ulicy Kochanowskiego 2, jeszcze w Oleśnicy czegoś takiego nie było. To prawda, Oleśnica boks lubi. Za sprawą w dużym stopniu, trzeba powiedzieć, animatora tego sportu, Wojtka Bartnika. Bardzo cieszę się to, co przed chwilą powiedział pan prezes, że w Oleśnicy czuję się prawie jak w domu, bo trener kadry, Wojciech Bartnik, czuje się w Oleśnicy dokładnie jak w domu, czyli to wróży jak najlepiej również przyszłym imprezom, które tu będą organizowane. Mam nadzieję, że ta przebije wszystkie, które dotychczas miały tu miejsce, bo i wyjątkowy charakter, i wyjątkowa okazja nas tu jutro zgromadzi. Mam nadzieję, że mecz bokserski dostarczy wszystkim uczestnikom, wszystkim kibicom, wszystkim obserwującym to w telewizji niezapomnianych wrażeń. Te wrażenia trzeba zawsze pamiętać, że mają miejsce i swoją siedzibę w Oleśnicy. Dlatego zachęcam jutro do udziału. Jednocześnie bardzo cieszę się i dziękuję zarówno panu prezesowi, jak i panu trenerowi za wybór Oleśnicy na miejsce tak wspaniałego wydarzenia.
Dziękuję bardzo. Pan Jan Broń, burmistrz Oleśnicy, szanowni państwo, ale wielki wkład także w organizację tej imprezy. Oczywiście oprócz partnerów, którzy na stałe współpracują z Polskim Związkiem Bokserskim, ma także starostwo powiatu oleśnickiego. Jest z nami pan starosta Stanisław Stępień. Panie starosto, jak spotkaliśmy się pierwszy raz, tak nie do końca ten boks pan czuł, ale chyba dzisiaj wchodząc na ten obiekt, te emocje już są zdecydowanie większe, a i nastawienie na pewno bardzo pozytywne. Czuję go. Dziękuję. Dziękuję panu prezesowi Polskiego Związku Bokserskiego. Dziękuję panu burmistrzowi i wszystkim, dzięki którym może odbyć się jutrzejsza gala. Cieszymy się bardzo, że mamy wśród nas w Oleśnicy medalistę olimpijskiego, wspaniałego sportowca, a obecnie trenera kadry narodowej Wojciecha Bartnika. Wojciech Bartnik jest potwierdzeniem tezy, że mistrzowie nie rodzą się na siłowni. Mistrzowie rodzą się dzięki temu, co mają coś w sobie, w głębi siebie, pragnienie, marzenie i wizję. Dzięki tym cechom dochodzą do wspaniałych wyników i sukcesów. Panie trenerze Wojciechu Bartniku, dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla Oleśnicy. Dziękujemy pięknie za to, że promuje pan nasz powiat oleśnicki. Proszę szlifować nasze młode talenty bokserskie, aby w przyszłości byli to wartościowi ludzie i wspaniali sportowcy. Dziękuję bardzo. Życzę sukcesów tak sportowcom, jak i panu trenerowi. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, pan starosta Stanisław Stępień. Szanowni państwo, a na sam koniec zostawiłem tego, który spowodował, że ja będę miał kolejny raz przyjemność poprowadzić imprezę w Oleśnicy, bo już raz na zaproszenie Wojtka w tym obiekcie jedną imprezę poprowadziłem, no ale jutro wyjątkowa, no bo Suzuki Boxing Night, odsłona numer 18, mecz Polska-Węgry, benefis 30-lecia zdobycia brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. I człowiek, który jest sprawcą tego zamieszania, oprócz tych wszystkich superlatyw, które wypowiedział pan starosta, z całą pewnością także doskonały organizator, trener kadry narodowej Wojciech Bartnik. Wojtku, witamy, tak chyba mogę powiedzieć, w Oleśnicy. Ogromnie się cieszę, że jesteśmy znowu w święto boksu, będzie w moim mieście, w Oleśnicy. Kocham to miasto. Zawsze pamiętam, kiedy dziennikarze zadawali mi pytanie, mówią, no wrocławianin, ja mówię, nie, przepraszam, nawet kiedyś poinstruowałem pana Kostyrę, że jestem z Oleśnicy, był to rok 92, kiedy zdobyłem medal olimpijski w Barcelonie, tam pierwszy wywiad dawałem dla niego. Ale tak na marginesie, kochani, naprawdę, ja się ogromnie cieszę, jestem bardzo wzruszony, patrząc na was. Dziękuję, chciałbym podziękować, być może o kimś zapomnę, ale chciałbym podziękować tak panu prezesowi Polskiego Związku Bokserskiego, bo też jego inicjatywa, to ta impreza, którą robi cyklicznie Suzuki Boxing Night, jest to wspaniała impreza, która też rozsławia nasz kraj, nasze miasta. Dziękuję panu burmistrzowi Janowi Brońsiowi za to, że powiedział tak. Bo tak naprawdę to była pierwsza osoba, do której pojechaliśmy z prośbą. Dziękuję panie burmistrzu i oczywiście pan wicestarosta i starosta, tutaj akurat w osobie wicestarosty pana Stanisława Stępnia. Bardzo dziękuję, jesteście wspaniali i na pewno wykorzystamy to. Ta młodzież, która będzie się przyglądać, która przychodzi na salę też oleśnickie, to małe miasto, można kimś być, naprawdę. Nie tylko ja, bo są wspaniali muzycy, aktorzy z naszego miasta, którzy kończyli nasze szkoły, więc tutaj mówię, bez kompleksów trzeba iść do góry. Dziękuję i proszę właśnie kibiców, wiem, że zainteresowanie jest ogromne, no ale ma być wielu mistrzów. Dzisiaj jest mistrz Marian Kasprzyk, są jeszcze inni. Jutro będą mistrzowie Europy i świata boksu zawodowego, także a dlaczego przyjeżdżają? Być może trochę mnie lubią i dlatego też będą. Także bardzo serdecznie już was pozdrawiam. Zapraszam do mojego kochanego miasta Oleśnica. Wielkie brawa, szanowni państwo, Wojciech Bartnik. My za kilka chwil rozpoczniemy oficjalną ceremonię ważenia. 9 pojedynków w meczu Polska-Węgry. To wszystko oczywiście za sprawą Polskiego Związku Bokserskiego z panem prezesem Grzegorzem Nowaczkiem, Suzuki Motor Poland z prezesem Piotrem Dulnikiem, a moimi gośćmi na tej konferencji byli prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek, burmistrz miasta Oleśnica pan Jan Broń,
pan wicestarosta powiatu leśnickiego Stanisław Stępień oraz trener kadry narodowej seniorów i oleśniczanin brązowy, medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, Wojciech Bartnik. Dziękuję bardzo.
Panie i panowie, przed nami oficjalna ceremonia ważenia przed galą Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. Mecz Polska-Węgry, 9 pojedynków w ramach tego meczu. A to wszystko przy okazji realizacji wspaniałego projektu. Projektu, który jest ozdobą Polskiego Związku Bokserskiego, Polskiego Boksu Olimpijskiego, ale także okraszony walkami boksu zawodowego. Projektu, który realizuje wspólnie Polski Związek Bokserski z panem prezesem Grzegorzem Nowaczkiem, Suzuki Motor Poland z panem prezesem Piotrem Dolnikiem oraz partnerzy Polskiego Związku Bokserskiego oraz Suzuki Boxing Night. Panie i panowie, nad prawidłowym przebiegiem ceremonii ważenia czuwać będzie sędzia główny tej imprezy, pan Adam Pawełek, którego serdecznie zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, a ja tak jak powiedziałem, 9 pojedynków, a pierwszy z nich, pierwszy pojedynek, który otworzy nam telewizyjną kartę walk. To będzie walka w kategorii 54 kg, a w niej zmierzą się i zapraszam na wagę. Wicemistrz Węgier, Laszlo Bernat. Jest w limicie kategorii 54 kg reprezentant Węgier. Szanowni Państwo, jego rywalem w dniu jutrzejszym będzie mistrz Polski juniorów Jakub Krzpiet. I również w limicie 54 kg Jakub Krzpiet. So boxers, boxing position first please. Thank you, and now please, face to face. Laszlo Bernat, Jakub Krzpiet, walka numer 1 gali Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. Walka, która otwiera kartę telewizyjną tej gali, a drugi pojedynek, który oglądać będziemy i w Oleśnicy, i na antenie TVP Sport oraz Sport TVP.pl, to będzie walka w kategorii 57 kg, pojedynek, w którym rękawice skrzyżują. I zapraszam na wagę. Najpierw mistrz Węgier, Węgier István Bundović. Jest w limicie kategorii 57 kg István Bundović z Węgier. Jego rywalem będzie mistrz Polski seniorów i brązowy medalista mistrzostw Europy do lat 22. Paweł Brach! Również w limicie 57 kg reprezentant Polski, so boxers, boxing position first, please. Thank you, and now please, face to face. István Bundović, Paweł Brach, walka numer 2 karty telewizyjnej gali Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. W tej walce emocje gwarantowane. Ta energia, adrenalina kipiała z nich już tutaj na ceremonii ważenia. Przed nami walka numer 3, pojedynek w kategorii 63,5 kg. A w tej walce zmierzą się młodzieżowy mistrz Węgier, Ruben Romaj. Plans of staying on, what would be the chances we got lost in it all? Jest w limicie kategorii 63,5 kg reprezentant Węgier. Jego rywalem
Jutro będzie jeden z młodszych reprezentantów kadry seniorskiej Mistrz Polski Juniorów. Oliwier Zamojski! I również w limicie 63,5 kg reprezentant Polski. To będzie pojedynek numer 3 Gali Suzuki Boxing Night 18. Boxers, boxing position first, please. Thank you, and now please, face to face. Ruben Rumaj, Oliwier Zamojski. 63,5 kg. Walka numer 3 meczu Polska-Węgry. A w pojedynku numer 4 oglądać będziemy zawodników w kategorii 71 kg. Zapraszam na wagę multimistrza Węgier i uczestnika Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Przed Państwem Soma Mester! Limit 71 kg osiągnięty. Jego rywalem, panie i panowie, będzie multimistrz Polski, czołowy zawodnik naszej reprezentacji, medalista Młodzieżowych Mistrzostw Europy i olimpijczyk z Tokio. Damian Dudy Durkacz! Damian Durkacz w limicie 71 kg przed jutrzejszym pojedynkiem z reprezentantem Węgier. So boxers, boxing position first, please. In that moment, when you're feeling like there's nothing at all. Thank you, now please, face to face. Soma Mester, Damian Durkacz, walka numer 4. Meczu Polska-Węgry na gali Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. To wszystko oczywiście na antenach telewizji polskiej TVP Sport i Sport TVP.pl. W pojedynku numer 5 w kategorii wagowej do 75 kg oglądać będziemy. W narożniku niebieskim i zapraszam na wagę jako pierwszego. Młodzieżowy mistrz Węgier. Gergo Prowicz! Jestem w limicie wagi średniej, reprezentant Węgier i jego rywalem będzie multimedalista krajowych mistrzostw, na co dzień reprezentujący barwy kieleckiego Rasza. Panie i panowie, Bartosz Gołębiewski! Low key and staying candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning it. Równo w limicie 75 kg reprezentant Polski Bartosz Gołębiewski. Boxers, boxing position first, please. Teary-eyed nose running, wipe the snout on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Thank you, and now please, face to face. Gergo Prowicz, Józef Bartosz Gołębiewski, walka numer 5, kategoria 75 kg.
Suzuki Boxing Night 18, Oleśnica. Przypominam, że nad prawidłowym przebiegiem tej ceremonii ważenia czuwa sędzia główny tej gali jutrzejszego meczu Polska-Węgry, pan Adam Pawełek, a przed nami już pojedynek w kategorii 80 kg, a w tej walce zmierzą się medalista mistrzostw Węgier, Peter Baranaj. W limicie 80 kg reprezentant Węgier. Jego rywalem będzie młodzieżowy mistrz Polski i zawodnik, który ma na swoim koncie spektakularne zwycięstwo na gali Suzuki Boxing Night. Panie i panowie, reprezentant Polski, Kacper Derda! Równo 80 kg, tyle na wagę wnosi reprezentant Polski Kacper Derda. Boxers, boxing position first, please. Thank you, now please, face to face. Peter Baranaj, Kacper Derda, walka numer 6, kategoria 80 kg. A my przechodzimy wagę wyżej, a ta kategoria wyżej to 86 kg i arcy ciekawie zapowiadający się pojedynek, w którym zmierzą się i zapraszam na wagę. Multimedalista mistrzostw Węgier i uczestnik młodzieżowych mistrzostw Europy. Kevin Berry! Jest w limicie 86 kg reprezentant Węgier. Jego rywalem będzie mistrz Polski brązowy, medalista mistrzostw Europy na co dzień, reprezentujący barwy kieleckiego Rasza. Zawodnik, który na ostatniej gali Suzuki Boxing Night stoczył swój debiutancki zawodowy pojedynek. Panie i panowie, Tomasz Niedźwiadek Niedźwiecki! W limicie 86 kg. Tomasz Niedźwiecki. Boxers, boxing position, please first. Thank you, now please face to face. Kevin Berry, Tomasz Niedźwiecki, walka numer 7. Suzuki Boxing Night 18, Oleśnica. Szanowni Państwo, a ja już za moment zaproszę zawodników kategorii do 92 kg i to będzie również jeden z arcyciekawie zapowiadających się pojedynków jutrzejszego wyjątkowego wydarzenia w Oleśnicy, bo zobaczymy w ringu dwóch medalistów młodzieżowych mistrzostw Europy. Najpierw zapraszam medalista mistrzostw Węgier, multimedalista i brązowy medalista mistrzostw Europy do lat 22, Levente Kisz! W limicie 92 kg, a jego rywalem będzie
Mistrz Polski, brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Europy, Mateusz Bereźnicki. Idealnie 92 kg na wadze. Tyle wnosi Mateusz Bereźnicki przed jutrzejszym arcyciekawym pojedynkiem z kolejnym medalistą Mistrzostw Europy. Boxers Boxing Position, please, first. Thank you, now please, face to face. Levent Kis, Mateusz Bereźnicki, co-main event, a więc jeden z ostatnich, przedostatni pojedynek gali Suzuki Boxing Night, odsłona numer 18, przypominam, ten projekt realizuję wspólnie Polski Związek Bokserski z panem prezesem Grzegorzem Nowaczkiem oraz Suzuki Motor Poland, partner strategiczny Polskiego Związku Bokserskiego, oczywiście z panem prezesem Piotrem Dulnikiem. Panie i panowie, czas na kategorię super ciężką, a więc plus 92 kg. A w tej walce oglądać będziemy i zapraszam na wagę tego, który jutro do ringu wyjdzie także jako pierwszy. To młodzieżowy mistrz Węgier, Laszlo Felfoldi. Okay. 103 kg, 500 gramów. Tyle na wagę wynosi reprezentant Węgier. Jego rywalem będzie multimistrz Polski na co dzień, boksujący w Knurowie przed państwem, Oskar Safarian. To worry. 118 kg, 900 gramów, tyle na wagę wnosi Oskar Safarian przed jutrzejszym pojedynkiem, który zamknie mecz Polska-Węgry na gali Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. Boxers Boxing Position first, please. To my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease. Thank you, now please, face to face. And rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pep. Deeper still, the night I write by. Laszlo Felfoldi, Oskar Safarian. Walka numer 9 meczu Polska-Węgry w ramach gali Suzuki Boxing Night 18 w Oleśnicy. Szanowni Państwo, emocje. Wielkie emocje w hali przy ulicy Kochanowskiego 2. Jutro gwarantowane także na antenie telewizji polskiej TVP Sport, Sport TVP.pl. 9 pojedynków w meczu Polska-Węgry. Nad prawidłowym przebiegiem ceremonii ważenia czuwał sędzia główny gali Suzuki Boxing Night 18, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi sędziujących, oceniających bok w Polsce, pan Adam Pawełek. A mi było bardzo przyjemnie móc po raz kolejny poprowadzić ceremonię ważenia. Widzimy się jutro w hali przy ulicy Kochanowskiego 2 po Oleśnicy, ale także na antenach telewizji polskiej TVP Sport oraz Sport TVP.pl. Marek Matela, dobranoc.